Czasami wydają mi się te potwory takie w kurwę. O, patrzcie to. Patrzcie, to on by mnie najebał, on by mnie najebał. Dlaczego? A, 16 level miał, kurwa, ale ze mnie jest debil, ja pierdolę. Ej, on by mnie najebał, jakbym nie miał heala, on by mnie napierdolił. Może ta gra jest taka niewdzięczna. Okej, okay, nie mamy defa, to warto wypić. Def. To warto wypić. Ale zauważyliście, że jak graliśmy Warriorem, to nie wiem, jakoś miałem więcej potionów, więcej znajdowałem tych potionów całych. A to jest dobry skill? Przebicie, nie, expose armor, czyli przebija mu armor? Nie warto to mieć? Patrz, jaki mocny. I co jest? Jebany. Spierdalam stąd. Nie wiem, to jest dziwne. Raz tak rozdupcam te potwory, raz mnie tak biją. Spokojnie, Filip, spokojnie. Nic się nie spieszy. Bijesz te potworki na chilku i tyle. Ja się dziwnie tak w plecach czuję, że coś mi tutaj się zaraz przytrafi niedobrego. Nie. Dobrze, szybko mi idzie. Nawet szybko mi teraz idzie. Bardzo ładnie to sprawnie czyszczę. Masz tu 90 expa. Szkoda, że w Turtle... Właśnie, Turtle WoW. Słyszałem o tym. Oglądałem dzisiaj właśnie shoty z tego, że tam są jakieś postacie dodane nowe. Gobliny, kurwa. W ogóle WoW jakby zrobiony przez fanów trochę. I dlaczego nie mogę w to zagrać? Napisałeś, Gricek. Że nie mogę na to nie mogę grać na streamie w to, bo to będzie banowane. Bardzo dużo... A grasz to, Gricek? Jak to jest w ogóle zrobione? Za to nie ma przypału, że jakbym zagrał, no to by mnie zbanowali, wiesz? Widziałem to właśnie, Vanilla Plus i Turtle WoW. Aha, nie można streamować grania na priv. Okej. No w sumie racja, no i w sumie nigdy nie widziałem streamera, który streamuje z prywatnego serwera. No to miałoby sens, wy macie rację, to racja. Tak, leveluję, masz normalnie HC, gildie 5k graczy, z HC jest 1k ludzi. Levelujesz, każda kraina ma dodatkowe questy, co ty pierdolisz? Ale kto by powiedział, że to jest prywatny serwer? Kto by mi to udowodnił, ha? Okej, 4 miśki, dobra. Jak mi się gra, spoko, 5 leveli i robisz Q na poisony. Tak jest. Ale to chyba Q na poisony się robi w Stormwind, tak? Próba numer 20 ostatnia. Jaka jest historia nowego pokoju? Wow, historia nie ma, no to jest po prostu nowy pokój. Ale odsyłam cię na poprzednie transmisje albo na szoty do Zakiego. Tak, Zaki robi szoty i tam pewnie w pigułce będzie gdzieś to wyjaśnione, ale po prostu jest to mój nowy pokój do streamowania. Mieszkam z dziewczyną i w sumie tyle. Historia jest też taka, że zawsze marzyłem o pokoju do streamowania, w ogóle zawsze marzyłem o takim miejscu dla siebie. Jak gdzie mogę sobie właśnie pograć w gry, niekoniecznie streamować, ale pograć sobie w gry, posiedzieć, no wiesz, tu się obrócić, tu mieć jakiś telewizorek. O, nawet zawiesiło się, nikt nie powiedział. Zawsze o takim miejscu marzyłem po prostu. Nie, gdzieś to się narodziło, kiedy jak byłem mały, nie miałem jeszcze kompa w domu, ale spokojnie, to nie jest ta historia typu, że płakałem w domu, bo nie miałem nic, nie, miałem zajebiste dzieciństwo, ale po prostu miałem ziomali, co mieli komputery, konsole, i jak do nich przychodziłem, no to mieli takie fajne pokoje po prostu, fajny pokój, gość miał, wiesz, zabawki na ziemi i tak dalej, i mnie to jarało, że wow, nie dziwię się, że niektórzy z was nie wychodzą z domu, skoro macie tak zajebiste pokoje, że tu po prostu się żyć chce, nie? Tu sobie pograsz na konsoli, co jest, zbudujesz coś i tak dalej. I to mi gdzieś już ujebało za dzieciaka i zawsze chciałem mieć takie miejsce. Nawet jak zaczynałem nagrywać te filmiki o kulturystyce i tak dalej, to już tam mówiłem właśnie, że chciałbym być streamerem, mieć swoje studio razem z bratem i nagrywać właśnie streamy, robić podcasty. Dlatego czasem mnie to bawi, że ludzie piszą mi... wiadomo, nikt nie zna mnie na wylot, ale ludzie mi tam piszą, że wow, kulturystyka, tu trenowałeś, a teraz siedzisz na kompie. No, jakby ktoś oglądał dokładnie te filmiki, to ja już w tych filmikach gadałem właśnie o Counter-Strike'u, streamowaniu, o takim marzeniu, że chciałbym prowadzić jakieś swoje audycje, jakąś muzykę nagrywać, czy coś w ten deseń. Więc w sumie tak, to jest historia tego pokoju. Dość długa, ale tak, zawsze o takim czymś marzyłem. Staram się z tego, mam nadzieję, że to dobrze wykorzystam. Postarać się jeszcze, to dopiero mieszkam tu tydzień, ale... mam nadzieję, że tu powstaną jakieś fajne rzeczy. Może jakieś ciekawe, fajne streamy, podcasty. Tak, muzykę też sobie robiłem kiedyś. Może dalej będę robił. W sumie dalej robię muzykę, bo to, że sobie śpiewam w domu. Często sobie śpiewam jakieś swoje wymyślone piosenki w domu. Więc można powiedzieć, że dalej ją robię. To, że ona nie przebija się do mainstreamu, to nie moja wina. Ale nieraz tu hita ze śpiewałem sobie pod nosem. Czy młodszy brat mnie zainspirował? Tak, no, wiesz, ja streamy widziałem u młodszego brata, wiesz, jak wchodziłem tam do domu, grałem sobie w gry, ale nigdy nie pomyślałem, że można oglądać gry.
I dopiero jakiś tam brat pokazywał mi, w sensie chyba Rafoniksa oglądał jeszcze na tym. To nie był Twitch, tylko Blox, coś tam, Reblox, kurwa. Było takie coś, nie? I tam zobaczyłem. Potem jakiegoś piracika mi pokazywał. No a potem jak już pracowałem w Jim & Juice, to sam wchodziłem na Twitcha i tam patrzy Nervarian se grał, tu komentował coś w League of Legend. Hitbox, a ja Roblox, to ja pierdolę. No a więc tam gdzieś od zawsze byłem wjebany w technologiczne sprawy. Tak, więc no historia tego pokoju rzeczywiście jest długa. Dobra, ile tych niedźwiedzi jeszcze trzeba najebać? No, jednego, ostatniego. Jubileuszowy niedźwiadek. Czy oglądacie na YouTubie? Tak, oglądamy na YouTubie. Ogląda. Znaczy, szoty, nie? Bo ja nie nagrywam na YouTuba, ale ogląda szoty. To jest też trochę spoko, bo ja, wiesz, ja streamuję, nie? Nie nagrywam nic na YouTubie, więc tam ktoś z rodziny, przyjaciele czy coś, no to nie siedzą na Twitchu. Bo mam, wiecie, mam swój wiek też, więc moi znajomi po prostu mają życia. Ale chodzą na YouTuba i oglądają właśnie szoty. I to jest też spoko, bo ci szoterzy zazwyczaj wycinają takie najśmieszniejsze rzeczy. Moje, na przykład Zaki, czy tam Sekulty, czy ktokolwiek, chociaż no, nie, moi znajomi nie oglądają GTA. Ale Zaki to jest dobry szoter, bo robi te szoty właśnie z gadek. No to ludzie wrzucają to i tam znajomi to oglądają i wiesz, oni myślą, że ja to nagrywam, nie? No bo wiesz, ktoś, kto nie siedzi na YouTubie, to oni myślą, że to jest jakiś szoter, czy ten, oni myślą po prostu, że ja to wrzucam. Więc to jest też spoko, że gdzieś tam w tym internecie, w tej świadomości odbiorców istnieje. Więc tam, czy tam teściowa, czy moja mama mnie czasem widzi na szotach, to zazwyczaj właśnie widzą mnie w takich śmiesznych okolicznościach, wyrwanych z kontekstu i to jest spoko, no bo jakby moja mama miała mnie widzieć teraz, jak zapierdalam o WoWie, to moja mama się podrapała po głowie tak, co ty, synek, tutaj robisz? Ale jak widzi te moje pierdolenia filozoficzne na YouTubie, no to jej łatwiej jest zrozumieć, bo zazwyczaj mówię tam jakieś normalne rzeczy, nie? Czy normalne rzeczy, zrozumiałe, nie? Nie, ja to nie Zaki. Znaczy, robię muzykę, to za dużo powiedziane, bo to bym jakby był jakimś kompozytorem, twórcą, producentem. Ja po prostu lubię sobie pierdolić głupoty, w sumie jak słyszycie, i lubię czasem je rymować też. Więc wtedy to już można powiedzieć, wierszyk jest, pod tego jeszcze bicik i już jest muzyka. Ale robienie muzyki może za dużo powiedziałem. Po prostu lubię sobie porapować, czy tam pofreestylować, o. Jak wspominasz pierwsze spotkanie z teściową? Wiesz, no, pierwszy raz, to wiesz, 13 lat temu, jak byłem młodym chłopakiem. Całe szczęście, że poznałem w sumie moich bliskich, chociaż, kurwa, moich bliskich to ciężko, kurwa, nie poznać jeszcze przed karierą, bo w sumie dorastałem z nimi. Ale jeśli chodzi na przykład o dziewczynę, czy jakiś tam przyjaciół, no to jeszcze poznali mnie przed Parysem Platynowym, nie? Tam Parysa Platynowa miałem 23 lata, 24 lata, 24 chyba, jak zacząłem tworzyć, czyli 7 lat temu, no około. No, a wszystkich takich moich najbliższych znajomych, czy coś w tym stylu, no to poznałem jeszcze przed. Więc jako tako daje mi to pewny pogląd, że niekoniecznie się ze mną zadają, bo jestem tam popularny, czy jakiś tam. Wręcz przeciwnie, teraz mam nawet potwierdzenie, że to już, kurwa, rzeczywiście muszą mnie lubić. Nawinął być do drum and bassu? Pewnie człowiek by spróbował. Nareszcie to bym nawinął garść na łeb jakiemuś miśkowi. Tylko nie mogę, kurwa, znaleźć. Historia poznania Agi było już na streamach. Z szacunku do moich starszych widzów, do tej setki gromadki na Twitchu, co mnie oglądała, zachował tą historię już dla siebie, ale ona jest na YouTubie, lata i tak dalej. Nie chcę mi się już tego opowiadać. Ale to było, można powiedzieć, miłość do pierwszego obejrzenia. Obejrzenia. Czy inwestujesz? Masz doradców? Nie, ja jestem doradcą. Sam sobie. Ale tak, bawię się w tą jakieś inwestycje. No wiesz, że jestem już starym chłopem. Cóż mam robić? Z klamą chodziłeś do szkoły? Trochę tak, bo ja chodziłem do gimnazjum z klamą do jednej klasy. Potem ja poszedłem do technikum, klamka do liceum. Z tym, że z technikum na drugim roku mnie wyrzucili, bo byłem bardzo niegrzeczny. Nie byłem głupi, chociaż do mądrych też nie należy, ale nie byłem niełukiem. Miałem dobre oceny, tylko byłem bardzo niegrzeczny. I mnie z tego liceum, z technikum zaproponowali mi, żebym odszedł z niego, albo mnie wyrzucą, więc odszedłem. W sumie to wyglądało jak wyrzucenie, ale nie miałem tam wpisanego usunięcia ze szkoły i poszedłem do liceum właśnie, gdzie był klama. No i też moja dziewczyna. Jeszcze wtedy nie moja dziewczyna, ale później już była nią. I tak to było, tak to było. Więc jako tak chodziłem z klamą do szkoły. Ale te wszystkie historie już opowiadałem, więc... Więc jak ktoś tam chce poszukać, to pewnie na YouTube, jak wpiszę, to wszystko jest od deski do deski. Po prostu nie chcę mi się tego kolejny raz opowiadać. To, co zachodzi w środowisku zwierząt, to też często zachodzi u ciebie. Znaczy ogólnie środowisko zwierząt prawdopodobnie jest wspólne ze środowiskiem ludzi, no bo człowiek to zwierzę, jeśli o to ci chodzi. Ale no nasze zachowania i instynkty są czysto zwierzęce. Chodziło mi bardziej, że wiesz, kurwa, no nie wiem, że oddychanie płuca mogą działać jak jakaś, kurwa, pompa jakiegoś powietrza, paliwa zastosowane w technologii. Wiesz, analogia. Że wiesz, dwa różne światy, ale podobne działanie. Wiesz, o co mi chodzi?
może zły przykład podałem. Nie wiem, jak jest matematyka, fizyka, to ta matematyka, w sensie matematyce zachodzi taka sama analogia jak w muzyce też, nie? Że to wszystko jest kurwa razem, te wibracje są razem połączone. Tak, tak po prostu jest, nie? Że rzeczy, które są widziane w fizyce, tam jakiejś chemii czy matematyce, to można też w wierszu, w muzyce, w melodiach i tak dalej. Świat jest fraktalny, tak. Tu już mocna odklejka leci, dlatego, bo pewnie jest godzina druga w nocy. Idealny czas na odklejkę. W jakim wieku planujesz dzieci? Planuję cały czas dzieci. Porywam je, kurwa, spod szkół. Codziennie. Mam taki plan. Non stop. Nie mam. Pewne rzeczy też zachowuję dla siebie. Też lubię swoją prywatność. Nie jestem może jakimś, wiesz, gwiazdorem, ale lubię sobie też swoją prywatność mieć, więc kto wie. Czy dzieciaka już nie mam gdzieś. Co sądzisz o paleniu marihuany? Jeśli jest to forma relaksu, jeśli inaczej, wszystko może być nałogiem i wszystko cię może zniszczyć. Ale wydaje mi się, że jak ktoś potrafi używać marihuany, a potrafią ludzie używać marihuany, myślę, że jest to spoko opcja, żeby się zrelaksować. Podobnie jak z piciem winka przed snem, czy innymi rzeczami. To tak samo jak mocny argument, przepraszam, mocne porównanie, ale podobnie jak z biciem kobiety. Ale poczekajcie, nie banujcie mnie, spokojnie, nie zakładajcie mi kajdanek. Wiesz, można podczas stosunku delikatnie tutaj dziewczynkę, w sensie dziewczynę, kurwa, dziewczynkę też to się zabrzmiało, wow, będą szoty. Ale nieważne, dziewczynę można sobie lekko tutaj w pupę klepnąć, tam lekko przydusić, uszczypać i tak dalej, a można też w koszulce żonobice z tatrą mocno wyjebać jej bombę. I tu mamy delikatną, wiesz, fizyczną tutaj przemoc, ale wiesz, tutaj jest seksik, jest fajna przyjemność, podniecenia, tutaj jest atak. No więc, jak mówię, różnie to bywa. Ale wiadomo, jak szotujecie, powyrywacie, to za chwilę będzie, że Paris Platynow mówi o biciu dziewczynek podczas seksu. No to kurwa, no... Ale spokojnie, na ten rok mam już współpracę podpisane, co sobie możecie szotować. Nie wyjebiecie mnie z tego krzesełka ciepłego. Gdzie jest ostatni krok przed odklejką? Co? Przekraczając, odklejasz i odlatujesz? Wiesz, to jest ogólny, wiesz, to jest taki ogólny mem z odklejką. Jeśli ktoś, załóżmy, ma jakiś światopogląd, nie? I zawsze przedstawia ten światopogląd swój i tak dalej, emanuje nim i tak dalej. I jak on zmieni swój światopogląd, po prostu ludzie zmieniają też zdanie. Ludzie zmieniają się ogólnie, tak? Jeśli jakaś osoba się zmieni, dość diametralnie, no to w swoim środowisku jest uznawana jako odklejona, tak? No bo przecież coś w tym stylu. No i to po prostu taki mem jest czasem, że o, cię odkleiło, kurwa, kiedyś to chodziłeś na siłownię, ale cię odkleiło, kiedyś to, kurwa, miałeś włosy. Załóżmy, to przykłady podaję. Czy jesteś za legalizacją? Kurczę, no tak, ogólnie chyba temat legalizacji jest bardzo mocno pchany do przodu, ponieważ chyba teraz jest legalna marihuana w aptekach. Na receptę. Możesz się po prostu leczyć. Odklejone włosy. Nie o to mi chodziło, to był chujowy przykład. Ale wiesz, o co mi chodzi. Masz ziomka, który zawsze pierdoli policję. Do każdego by strzelał. Trenował kickboxing, kurwa. Ma pająka, kurwa, wytatuowanego na czole. I zasz go od zawsze. I mówisz tak, kurwa, ale dojebany chłop. I po 3 lata go spotykasz, a on ci się wpierdala. Poznaj Boga, jestem świadkiem Jehowy. Do tej mikrofalówki dołączamy, kurwa, jeszcze ogrzewacze i ocieplacze do Skody Fabii. Wiesz, po prostu cię czymś zadziwia i wtedy mówisz, kurwa, ale cię odkleiło, ja pierdolę. O to mi chodziło, no. Wiesz, o co mi chodzi? Diametralna zmiana osoby. I teraz pytanie. Czy ta osoba może wcześniej była odklejona, a właśnie teraz jest normalna? Tylko ta zmiana ciebie tak uderzyła, że dla ciebie ta osoba jest odklejona? Czy może na odwrót? Niesamowite, co? Czy jesteś za Konfederacją czy inną partią? Wiesz co, moja świadomość polityczna i w ogóle znajomość polityki jest... Myślałem kiedyś, że się na tym coś tam kumam, ale ja tego nie kumam. I aktualnie musiałbym się zapoznać z jakimiś programami wyborczymi. Na pewno człowiek jakieś chciałby zmiany, ale nie wiem, czy nie wiadomo, czy nie jesteśmy tak głęboko już tak wjebani w te wszystkie kolesiostwa i tak dalej. Na razie nie mam jakiegoś faworyta politycznego. Na pewno taką osobą, która, tu pytasz o Konfederację, na pewno Mencen, pan Sławomir Mencen jest ciekawą postacią, ale jeszcze nie wiem do końca, czy bym się w 100% na niego głosował, czy coś w tym stylu, ale na pewno jest ciekawą osobą, która świetnie się wypowiada i tak dalej, ale z drugiej strony to może być niezła, jak to się mówi, ta kurtyna, no, jak mówię, wydaje mi się, że nie jestem osobą odpowiednią, żeby gadać o polityce. O, proszę tutaj, oszołom od razu i tak dalej. No, to jest właśnie to, no, Mencen to i tak dalej. No, więc widzicie, co się dzieje. Ja chciałbym raczej się poruszać w temacie, wiesz, żartu, pierdolenia filozoficznego i tak dalej. A na kogo bym głosował? Głosowałbym, kurwa, na siebie. Ja jestem najlepszą zmianą. Partia jebać ulane kurwy.
I tylko to. Juk, juk, juk. Jesteśmy centralno-lewicowo, prawicowo, kurwa, wszystkim. Rozumiesz? Pierdolimy wszystkich równo. To będzie moja odpowiedź na politykę. Ale tak poważnie, nie znam się. Strasznie jest to pogmatwane. Jak kiedyś, wiadomo, 2-3 lata temu, polityk Bosak, na pewno bardzo ciekawa alternatywa. Tak mi się przynajmniej wydawało. Może dalej tak jest. Ale potem jak wchodzisz w te wszystkie programy wyborcze, to zawsze coś ci może nie pasować i tak dalej. Jak mówię, ja się do polityki nie nadaję. Jestem chyba za bardzo filozoficzny. Wierzę w słońce, rzekę, wodę, trawę, wiesz o co chodzi. Więc może się do tego do końca nie łapię. I też nie chciałbym na swoich... O, widzisz, Bosak to jest Nazio. Nie chciałbym na swojej transmisji gadać o polityce, bo na przykład Korwin-Mikke, no świetna postać dla mnie, no fenomenalna postać, inspiracja na pewno, gadka, aparycja, taki buntowniczy styl, nawet na siłę buntowniczy. Świetna postać, no ale czy bym się w 100% za nim opowiedział? No nie wiem, musiałbym się przyklęknąć, przypaczyć temu. Korwin-Mikke, czemu to są takie pytania? Ciekawa na pewno postać. O, widzisz, nie no, Korwin to pajac akurat. Możliwe, możliwe, dlatego że narysowałeś taki obraz, obraz tej postaci sobie na przestrzeni 2 lat. A wiesz, może 20 lat temu miał ciekawsze wypowiedzi, bardziej. Może był przejrzysty dla ciebie i tak dalej. Ja bym tak bardzo siekierą nie ciął tego. Na totalnym chillku. Na jakim serwerze grasz? Na Hydraxic Waterlords. Czy byłbyś chętny do wzięcia udziału w rytuałach ayahuaski? Oj, można byłoby spróbować, tylko żebym był przekonany, że to jest na pewno to. Zdradzisz swoje portfolio krypto? Powiem, z czego uciekać nerdgę. Nie zdradzę ci moje portfolio. Ale widzę, że nie masz suba, więc twoje musi być chujowe. Byczku. Polityka to kurwa jeba nas kłóca ludzi. Dokładnie tak. No tu widzisz, pojawia się temat, ja tu na przykład powiedziałem, że Korwin jest zajebisty, nie? I Andrzej Duda jest zajebisty. Andrzej Duda jest, no, moim zdaniem, zajebisty. I za chwilę ktoś tu pisze, o, zaczyna się, cofnę suba i tak jedni dalej. Jedni zajebiscy gospodarczo, ale zaś podejście do ludzi koszmarne, a drudzy zaś na odwrót. Szkoda gadać. Tak. I właśnie to polega na tym, że jak ktoś to dojrzał do dyskusji o polityce, w ogóle nie o polityce, tylko w ogóle o poglądach, tak? Poglądach. Ja na przykład, jeden lubi, kurwa, drzewo, jeden lubi, kurwa, morze, drugi w dupę, drugi dziewczynki i tak dalej. I wiesz, o to, żeby dyskutować. Kurwa, czemu ja używam słowa dziewczynki? Dziewczyny, tak? Kobiety, chodziło mi o to. Kurwa mać, na chwilę chyba tutaj wiedzie PCU Polskie mnie, kurwa, zblatują. Ale ja po prostu lubię zdrobnienia. Tak czy siak, ogólnie jeśli ktoś zaczyna ci dyskusję w jakimś temacie, ta osoba zaczyna, no wiesz, masz swój pogląd, ty masz swój pogląd, fajnie, mamy swoje poglądy, zajebiście. Twój jest taki, a mój jest taki, mamy wspólne pewne punkty, ale mamy też różniące. Ale jak ktoś ci od razu wyjeżdża, a to już wiem, ty jesteś niedopierdolony, bo pewnie ty głosujesz na Dudę, a ty głosujesz na tamtego. To wtedy też rozmowa nie ma sensu. Trzeba zdobyć taką dojrzałość, żeby zrozumieć, żeby można dyskutować z kimś. Że ktoś ma taki pogląd, ty masz taki, okej, gadacie, wiesz, dogadujecie się, rozmawiacie, okej, koniec rozmowy. A nie kurwa jebać po sobie. Tak czy siak. Ale wiadomo, że na czacie sobie jaja robią niektórzy. No to jest wiadomo, że ludzie sobie na czacie jaja robią i piszą po prostu, że o, cofnę suba. I chyba oddałem te wszystkie questy. Kurwa, ej, powiem wam tak, ja od kiedy tu jestem w tym pokoju streamerskim, to ja naprawdę mam streamy takie bardziej pogadankowe niż granie. Serio, ja wam mówię, ja bym siedział i pierdolił na tym krześle. Jutro wdupcam się tutaj w jakimś Dalej Lamowskim, kurwa, też niedobrze, Dalej Lama też ostatnio odpierdolił. Nie, może ja muszę kończyć tego streama. A w jakimś kurwa będę w tym, palto jebane, toga, tunika, no proszę. Tak, a bo wiecie co, golfik czarny, czarnokularki. Wiesz, nóżka na nóżkę, smokać, no, takie coś. Nie no, lubię grać w gry, ale ostatnio dobrze mi się tu gada. Właśnie, ale jakbym wyjebał w habicie na streamie, to pewnie też by się do mnie przyjebali, nie? Na bank by się przyjebali do mnie.